Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj temat spotkania Pana Jezusa z kobietą posądzoną o to, że przyłapano ją na jawnym cudzołóstwie. Czytamy tą historię w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 11 do 1 do 11 wersetu. I jeden z fragmentów z tego kawałka tekstu biblijnego brzmi następująco. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i postawili ją pośrodku. I rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? Więc widzimy tutaj temat miłosierdzia i świętości Pana Jezusa Chrystusa. Cudzołóstwo jest wielkim grzechem zarówno przeciwko Bogu, który podarował ludziom małżeństwo, jak i w swoich skutkach przeciwko współmałżonkowi. Przez całą Biblię potępiany jest grzech cudzołóstwa, a w zakonie był on nawet karany śmiercią. Rozpoczyna się on od pożądliwych spojrzeń, które zanieczyszczają człowieka. Skutki tego grzechu są bardzo gorzkie. Każdy, kto nazywa się bratem lub siostrą, a popełni ten grzech, musi zostać wyłączony, bo tak uczy nas pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział. Ta kobieta została przyłapana na cudzołóstwie, czym dała uczonym w piśmie i faryzeuszom doskonałą sposobność, aby wypróbować Pana Jezusa. Oni zamiast rozpoznać i osądzić pierwsze oznaki grzechu w swoim własnym sercu oraz życiu, bez najmniejszych skrupułów przedstawili publicznie tę kobietę oraz jej grzechy. Postawili Panu podchwytliwe pytanie. Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować, ty zaś co mówisz? Mieli nadzieję, że poprzez to pytanie postawią Pana w trudnej sytuacji. Jaka będzie jego odpowiedź? Jeśli jej nie potępi, wystąpi przeciwko zakonowi. Jeśli ją potępi, nie okaże łaski. Byli przekonani, że każda odpowiedź będzie na jego niekorzyść. I to pragnęli właśnie bez wahania wykorzystać przeciwko niemu. Pan Jezus Chrystus milczał i zaczął pisać palcem po ziemi. Milczeniem zareagował na ich przewrotny atak. Dlaczego Pan Jezus Chrystus pisał po ziemi? Prorok Jeremiasz pozwala nam zrozumieć to tajemnicze zachowanie Pana. Jeremiasz 17:13. Ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. On wiedział, że faryzeusze znali pisma i proroków na tyle, aby rozpoznać ten styl działania. Dlatego chciał ich ostrzec. Jednak oni błędnie zrozumieli milczenie Pana Jezusa Chrystusa. Osądzili i sądzili, że wprawili Pana Jezusa w zakłopotanie i dalej zadawali Mu swoje pytania. W tej napiętej atmosferze dobro stanęło przeciwko złu. Spotkały się światłość z ciemnością. Następnie Pan Jezus podniósł się i zwrócił się do nich ze słowami: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. To był Boży głos. Bóg sam ocenił. Te słowa poruszyły ich sumienia i zburzyły cel ich podstępnego ataku. Pan Jezus Chrystus dalej pisał po ziemi, nie tylko ich ostrzegając, ale potępiając. Jaka była reakcja tych godnych, poważnych, poważanych mężów, mężczyzn? Milczenie. Dotknięci do głębi i przejrzani ich niecnym planie zaczęli jeden po drugim odchodzić. Bali się, że
Błyszcząca fasada ich zewnętrznej sprawiedliwości rozpłynie się w obliczu wzroku i słów Pana Jezusa Chrystusa. Razem wystąpili przeciwko Niemu, jednak pojedynczo odchodzili od Niego, zatroskani jedynie o swoją własną chwałę. W środku tej akcji widzimy, że oni po prostu nie mieli jak pozostać na tym miejscu, gdyż mieli tutaj Zbawiciela, do którego mogliby się zwrócić, ale nie chcieli tego zrobić, więc odeszli. W końcu Pan Jezus Chrystus pozostał sam z tą kobietą. Żaden z tych mężczyzn nie posiadał moralnego prawa ani moralnej siły, aby rzucić na nią kamieniem. A Pan Jezus? On, który jako jedyny posiadał moralną doskonałość, aby ją osądzić, wypowiada do niej słowa miłosierdzia. Ja cię nie potępiam. A następnie dodał słowa świętości. Idź i odtąd więcej już nie grzesz.